Witajcie moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj mamy już środę, połowę tygodnia. Tydzień leci jak z bicza strzelił. Listopad praktycznie dobiega do końca i mamy kolejne golenie. Także golenie konkretne, bo zostałem uwiedziony produktem marki Wicam. Konkretnie mydełkiem Ninfeo Diegeria z pracowni Wicama z Wielkiej Brytanii. Widzicie skład. Także mnie ta nimfa uwiodła w 100%. Naprawdę powiem szczerze, jedno z najfantastyczniejszych zapachów, jakie miałem. Najbardziej złożone jest to. Naprawdę coś niesamowitego. Ogólnie są to zapachy lekko cytrusowe, lekko morskie, takie świeże i do tego limonka, ale zaraz za tym mamy bardzo fajne akordy drzewne. Jak Daronowi udało się połączyć te zapachy, ja nie wiem, ale szczerze powiem Wam, polecam w 100% produkt, godny polecenia. Także jeśli zastanawiacie się nad kupnem takiego otóż mydełka, dalej się nie zastanawiajcie, kupcie sobie, a jest do dostania u nas w naszym polskim sklepie, konkretnie na Allegro. Link zamieszczam poniżej, także możecie sobie zobaczyć. Są też, jest wybór innych mydełek, także na całkiem spokojnie jest z czego wybrać. A z tego co wiem, to już niedługo przyjadą świeżynki, nowe dostawy, także sezon w pełni na tradycyjne golenie. Więc co? Dzisiaj dwudniowy zarost. Dzięki tej maszynie, a jest nią Razorock 68P, zarost zaczął mi rosnąć bardzo równomiernie, bardzo gęsty zaczął się robić. Fajny. I cóż, idę dzisiaj na rekord, można powiedzieć, jeśli chodzi o moje żyletki. Są to Paul Silvery. Są to Paul Silvery. Co prawda rosyjskiej produkcji, ale są fenomenalne. Powiem Wam szczerze tak, ja dzisiaj idę na rekord, ponieważ golę się, spróbuję się ogolić i powiem Wam na koniec. Ogolę się po raz piąty tą samą żyletką. Jeszcze nie miałem. Astry zielone starczyły mi na 4 razy i potem już trzeba było zmieniać, bo już szarpała. Już to nie było to. Także powiem Wam szczerze, że bardzo dobre żyletki i myślę, że zaopatrzę się w większą ilość tych żyletek. Chociaż doszły mnie słuchy, że mam akurat z bardzo dobrej partii ten wypust 5 sztuk, a następne już takie nie były dobre. Sprawdzimy, zobaczymy. I tak, pędzelek, którego dzisiaj będę używał, konkretnie jest to kosmiczny pędzel. Również bardzo fajnie zgrany do tego mydełka pasuje, bo kosmiczne mydło, wręcz zakochałem się w nim, w zapachu i we właściwościach tego mydełka. A pędzelek jest to 26 mm pędzelek Yaki z włosiem Tuxedo. Zobaczcie, jak on się mieni. Normalnie super, super sprawa. Naprawdę jest to model Mysterious Space. Czyli bardzo tajemnicze gwiezdne niebo, można powiedzieć, z eleganckim wykończeniem. Naprawdę mnie urzekło od, jak tylko rozpakowałem z paczki. Po goleniu pasujący aftershave, ale o aftershave porozmawiamy sobie, jak już się ogolę, na spokojnie, bo też jest on czymś, czego nie ma u nas na rynku. Są wody, są balsamy, mleczka i tak dalej. A to jest na koniec. I cóż, zejdę na dół. Wszystkie wiadomości, jakie byście chcieli wiedzieć, zamieszczę w stronie pod filmem. Także z góry dziękuję za wszelkie komentarze. Jeśli macie pytania, tak samo napiszcie komentarze do mnie pod filmem. I cóż, będziemy kręcić. Schodzę na dół.
Mydełko, jak widzicie, zdrapałem moją drewnianą łyżeczką, nic specjalnego. Przykleiłem do spodu, wcisnąłem je do spodu. Jest to higieniczniejsze wedle mnie, higieniczniejszy sposób wedle mnie niż nabieranie stygla, ale ja naprawdę nie mam nic przeciwko. Jeśli ktoś chce tak robić, nie będę miał nic przeciwko. Myślę, że temu mydłu się nic nie stanie, jeśli pozostawi je do wyschnięcia tuż po goleniu. Ale wydaje mi się, że część tych składników, które się użyje i będzie moczyło w pędzlu, ulecą razem, wyparują razem z wodą, więc ja twierdzę, że nie powinno być mieć mydełko kontaktu z wodą. I będziemy się wyrabiać. Jedziemy z tematem. Nie ma co się szczypać. Powiem wam szczerze, że na dzisiejsze golenie czekałem cały Boży dzień. Jak widzieliście, wcześniej nakręciłem też filmik w języku angielskim. Spotkał się on z bardzo dobrymi recenzjami ze strony samego właściciela firmy Wicam, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Mi się chciało powiedzieć thank you very much, Darren. I really appreciate it. Cóż, kręcimy pianę. Nie mierzę tego mydełka, nabierając je łyżeczką do tygielka. Nabieram po prostu na oko. Nie szczypię się z tym jakoś, żeby tam nabierać tyle czy mniej. Zobaczcie, pędzel 26 mm. Wyrabia pianę nim się bardzo elegancko. W sensie dobrze. Zapach jest obłędny, po prostu nosi mi się tutaj nad nosem tak, że po prostu chcę go wdychać i wdychać. Nie wiem, co tam jest, ale po prostu te nuty po prostu uwodzą. Uwodzą człowieka i ma się ochotę wracać do tego mydełka. W tym sensie, że gdy stoję przed kolejnym dniem, by się ogolić, zastanawiam się, co wziąć i moja ręka automatycznie wędruje po tym mydełku. Nie wiem, to już stało się takim odruchem. Jest ono naprawdę na razie dosyć gęsto, ale bądźmy cierpliwi. Wiadomo, nie od razu zbudowany. Jak wiecie, jestem początkującym fanem tradycyjnego golenia, więc nie wszystko robię idealnie, ale cieszę się, że podobają wam się moje filmy. Daje to fajnego, pozytywnego kopa. Szczególnie dzięki jednej osobie, która bardzo mnie wspiera, której bardzo, bardzo dziękuję za wszelką pomoc okazaną przy pomocy kręceniu tych filmów, która natchnęła mnie do tego, bym zaczął to robić. I zobaczcie, już pianę mamy elegancko. To jest ten charakterystyczny dźwięk, który wydaje piana, gdy jest gotowa do golenia. Już.
Idziemy do góry. Staram się ustawić tak, żebyście widzieli. Zwilżę twarz. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. U mnie ciężki tydzień. Dużo pracy. Dużo obowiązków. Święta idą. A co za tym idzie? Masę produktów pojawia się w naszych sklepach. Warto zerkać. Szczególnie polecam wam Wicama. Powiem wam szczerze, że myślę, że to jest mydełko trafione w 100%. Produkt, właściwości i cena. Przede wszystkim cena jest adekwatna do tego produktu. Nie jest ona, nie kosztuje bagatela, nie wiem, 200 zł. Tylko jest naprawdę zrównoważona. Bardzo dobry produkt za w miarę niewygórowane pieniądze. Także zobaczcie, piana ekstra. Gęsta, kremowa, taka jak ma być, nie wysychająca, nie latająca w żaden sposób, ciągnąca się na twarzy. A wiem, pewnie niektórzy z was zastanawiają się, czemu ten koleś nie wyrabia sobie tego na twarzy. Okej. Po prostu no nie mogę. Nie mogę, ponieważ byłbym cały podrażniony, cały wysypany na twarzy. Pianę nałożono. Zmoczymy tą przecudną maszynę i zacznijmy jechać. Piąte golenie. Ekstra. Powiem szczerze, że dzisiaj za piątym razem zaczynam ją czuć na twarzy. Ale i tak to jest w porównaniu do wielu innych żyletek dużo lepsze wrażenie niż za pierwszym razem przy ich. Maszyna bardzo dokładna, idealnie zbiera zarost. Nie muszę jej polecać nikomu. Tym, którzy się interesują tradycyjnym goleniem, myślę, że tej maszyny przedstawiać nie trzeba. Jest ona dla mnie wszystkim tym, czego ja szukałem, to odnalazłem tutaj w tej maszynie. Gładkość, łagodność podczas golenia, skuteczność tego golenia. Żyletka, zauważcie, nie wystaje poza grzebień ani głowicę. Cena wykonana z bardzo dobrych materiałów. Ten sprzęt idzie jak burza, a co? Na tym idzie też jest fajna, ciężka. Dobry chwyt jest tej maszyny, tak przy tej rączce.
Jak widzicie, na przełyku, jak zawsze zresztą. Spłuczę twarz, nałożę drugą warstwę. Małą awarię, troszeczkę kropel mi się nalało do tygielka, więc będę musiał przekręcić, żeby... Ale nic, to się zdarza. Czy piana? Piana po prostu jak aksamit, jakbym nakładał krem, a nie pianę. Bardzo fajna sprawa. Poza tym w pędzlu mam jeszcze pewnie tyle tego, że bym mógł się wysmarować tak naprawdę od stóp do głów i wystarczyłoby. Ale jak już mówiłem, nie oszczędzam na tym mydełku. Ekstra, nagrywa się, nagrywa się. Idzie naprawdę super. Nie wiem, czy zdecyduję się na 6. podejście. Zobaczymy, jeśli nie będę miał żadnych podrażnień po nałożeniu aftershave'a, to powiem wam szczerze, że spróbuję, ale aż się troszeczkę boję. Też pewnie niektórzy z was oglądający mnie po raz pierwszy zastanawiają się, czemu nie golę się pod włos w ten sposób. Niestety nie ryzykuję tego sposobu golenia. Kiedyś spróbowałem i niestety nie była to fajna przygoda. Podrażniłem sobie całą szyję. Mam to szczęście, że mam jasny zarost, którego aż tak mocno nie widać. Co za tym idzie? Wszelkie jakieś może niedoskonałości, chociaż w przypadku tej maszyny nie ma mowy o żadnych niedoskonałościach lub niedociągnięciach. Tutaj naprawdę. Zobaczcie, są gładkie pupanie murlaka, można by tak to nazwać. Zmyję twarz. Powiem wam tak, szczerze. Wybiorę to, co jest tutaj w pędzlu. Zobaczcie. Ja robię w ten sposób, że nakładam sobie na sam koniec. To już jest oczywiście tylko moja, powiedzmy, taka delikatna może fanaberia, bo niektórzy nie bawią się z tym
Ja sobie to nakładam jako taki balsam przygotowujący skórę po goleniu. Bo ta piana, właściwości tej piany, właściwości tego mydełka naprawdę są fenomenalne. Jeśli ktoś oczywiście nigdy nie miał Wicama, to polecam. Nie pożałuję na pewno. W tym czasie myję pędzelek. Myję. Tak samo umyję mój tygielek. Ja używam tygielka z Omegi. Tygielek bardzo fajny, choć był troszeczkę drogi, nie da się ukryć. Ręczniczek, wiadomo, musi być. Powycieram sobie w tym czasie. Niech produkt się wchłonie. A nie ukrywam to, że należę do osób ze skłonnością do podrażnień, czyli jeśli produkt będzie kiepski albo z jakimiś sztucznymi dodatkami, na pewno moja skóra da mi znać. Umyta, wyczyszczona. Niech sobie stoi do następnego. Pędzelek wyczyszczony, jak widzicie, elegancko się mieni niczym normalnie. Bardzo fajna sprawa, również polecam. I tak, zmyję to, co mam na twarzy. Myślę, że to już lekko letnią wodą zmywam zawsze, żeby delikatnie przygotować skórę do aftershave'a. W tym przypadku do balsamu. Ekstra, nic już nie zostało, trochę mi do nosa naleciało, ale jest wszystko ok. Nie ma nic. Cóż, przedstawię dzisiejszego bohatera. Super produkt. Naprawdę, jeśli się zastanawiacie, on spełni wasze wymagania. Dobrze. Twarz umyta, gładziutka. Przejdźmy do aftershave'a. Aftershave pasujący do mydełka z tej samej serii, lecz jest to ciekawostka. Ciekawostka polegająca na tym, nie jest to płyn na bazie alkoholu. Jest to na opakowaniu napisane jest, że jest to balsamik. A po wyciśnięciu zobaczcie, fajne jest to, że jest tutaj pompka. Produkt nie ma kontaktu z naszymi rękoma. Tak naprawdę wybieram, nie wiem czy będzie dobrze widać. Zobaczcie, wybieram jedną pompkę. Jest to żel. Wyobrażacie sobie żel. I po prostu po nałożeniu tego żelu zapach jest wszędzie. To jest rzecz nie do opisania.
Powiem tak, zostało jeszcze trochę nawet na ręce. Uważam, że taki zestaw, zobaczcie, nawet jest koreczek, który możemy sobie zatknąć i nie ma, jest kontakt z powietrzem lub z jakimś tam, z czegoś zewnętrznego, ze środkami zewnętrznymi, nie ma styczności. Super pomysł, naprawdę. Do tego jest zamknięte. Naprawdę fajna sprawa, zobaczcie. Produkt minimalistyczny, jest go 50 ml. Tutaj pokażę Wam skład, nie wiem czy widać. Na pierwszym miejscu woda, a na drugim sok z aloe vera. Czyli przezroczysty. Bardzo fajny produkt. Dobrze nawilżał, zobaczcie, nie mam, nie czułem żadnego szczypania. I cóż, życzę Wam przyjemnej środy, przyjemnego wieczoru już praktycznie. Zapraszam do następnego wideo, a niedługo kolejne wideo. Także widzimy się następnym razem. Życzę Wam przyjemności. Trzymajcie się. Cześć.